powiatu sieradzkiego z prezydentem, wójtami, burmistrzami, bo jesteśmy tutaj, bo, że tak powiem, bez moich kolegów, samorządowców, którzy tutaj są, te stoły mogłyby ich nie być, a tak to są. Ale bardzo się cieszymy i w imieniu naszych samorządowców chciałem serdecznie powitać naszych gości, którzy przybyli tutaj na te nasze stoły wielkanocne. Witam serdecznie posła na Sejm Pawła Bejdę. Serdecznie witam panią marszałek Jolantę Ziębek-Dzik. Witam kolegę asystenta posła Rzepeckiego. Witam serdecznie. Zbigniewa Miśkiewicza, przepraszam cię, ale... Witam serdecznie przewodniczących. Witam przewodniczącego Rady Powiatu Henryka Waludę wraz z wiceprzewodniczącym Janem Hankiewiczem. Witam serdecznie przewodniczących rad gmin, którzy znajdują się tutaj na tej sali. Witam wszystkie koła gospodyń wiejskich. Witam przewodniczącą kół gospodyń wiejskich, panią koleżankę Marysię Fornalczyk-Lisiak. Witam serdecznie wszystkich twórców ludowych, którzy wystawiają się na sali z boku. Ja, szanowni państwo, ze względu na to, że to jest sobota, przed świętami, chciałem wam życzyć wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim spokojnych i zdrowych tych świąt. Żebyście spędzili je w gronie rodzinnym, w szczęśliwości. I żebyście te święta jak spędzicie, i bo jeszcze rano zapowiadało się, że będzie brzydko, ale widać, że to słońce wychodzi. Ja myślę, że dla każdej rodziny w te święta również to słońce wyjdzie. Dlatego jeszcze raz życzę wam wszystkiego. Szanowni państwo, ja przede wszystkim pragnę pogratulować panu staroście i całemu zarządowi powiatu tak wspaniałej imprezy, która z roku na rok nabiera coraz piękniejszych barw. Podziękować paniom za te wspaniałe, cudowne, pełne kolorów i smaków stoły, bo to tak naprawdę wasza praca, ale widać, że jest potrzeba, bo mieszkańców przybywa tutaj naprawdę dużo i wiem, że pod koniec imprezy już stoły będą puste i nie będzie co kupować. Także naprawdę ja już sobie pewne zamówienia też złożyłam, bo wiedziałam, że potem to już nie na rady, nic się nie kupi, stoły są puste. Moi drodzy, wszystkiego dobrego, zdrowych, spokojnych, radosnych, takich rodzinnych świąt, tradycyjnych, pełnych miłości, spełnienia marzeń i wiosny w sercu, na stołach, w duchu. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Szanowni państwo, przyszedł teraz czas na jedną z najważniejszych tutaj obrzędów, czyli ja bym poprosił księdza kapelana, który z nami jest, Władysława Włodarczyka, o to, żeby te potrawy, te stoły pobłogosławił nam i poświęcił. Zanim poświęcę, korzystając z okazji, pragnę wam złożyć tutaj wszystkim obecnym jak najlepsze życzenia świąteczne. Spotykając się w radosnej atmosferze świątecznej, świąt wielkanocnych, w liturgii znajdujemy piękne teksty, śpiewy, które wprowadzają nas w wielkie dzieła. Jednym z takich tekstów jest sekwencja wielkanocna. Niech święto radosne paschalnej ofiary składają jej wierni uwielbień swych dary. Odkupił swe owce, baranek bez skazy, pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy. Śmierć zwarła się z życiem i w boju o dziwy, choć poległ wódz życia, króluje dziś żywy. Z martwych wstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja, a miejscem spotkania będzie Galilea. Ta łacińska sekwencja napawa nas optymizmem, spokojem, a zarazem entuzjazmem. Piękna wiosna w swym rozkwicie przychodzi ze świętami, by obudzić wszędzie życie. Życzę wam pełnych miłości,
radości, zdrowia, świąt wielkanocnych oraz tradycyjnie smacznego jajeczka, wesołego, mokrego dyngusa. Niech Chrystus zmartwychwstały błogosławi na każdy dzień. A teraz przejdziemy już do części liturgicznej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką kazałeś uczniom przygotować paskalną wieczerzę. W dzień zmartwychwstania przyjąłeś zaproszenie dwóch uczniów. Chlebie żywy, który stąpiłeś z nieba i w komunii świętej dajesz życie światu, pobłogosław ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś lud słuchający Ciebie wytrwale na pustkowiu. Baranku Boży, który zwyciężyłeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paskalnego i świątecznych potraw. Pobłogosław także sól, aby chroniła nas od zepsucia. Chryste, życie i zmartwychwstanie nasze, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi w gronie rodziny, bliskich, gości, mogli się także dzielić wzajemnie radością z tego, że jesteś z nami. Daj nam wszystkim dojść do wiecznej uczty Twojej, tam gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. A teraz przejdę i poświęcę te wspaniałe rzeczy, które znajdują się na stołach koszyka.